Teoretycznie wszyscy wiemy, co to jest muzeum, ale czy na pewno? Czy zastanawialiście się kiedyś, czym zajmuje się muzeum? Właśnie dziś odpowiemy sobie na to pytanie. Dwieście lat Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Poznajcie nas. To filmowy cykl, który realizujemy z okazji naszych 200 urodzin. Chcieliśmy, byście poznali muzeum nie tylko ze strony wystaw, ale także od kuchni. Zajrzeli tam, gdzie na co dzień się nie zagląda. Spotkali muzealników, których na co dzień nie mamy okazji poznać. Zwiedzający widzi zazwyczaj tylko jego część. Muzealne wystawy, kasę czy sklepik muzealny. Spotyka panie opiekujące się wystawami oraz przewodników. Muzeum to jednak nie tylko wystawy. Placówki tego typu mają inne zadanie, którymi za zamkniętymi drzwiami zajmują się wykwalifikowani specjaliści różnych dziedzin. Pierwszym zadaniem muzeum jest gromadzenie ważnych obiektów pod względem artystycznym lub historycznym. Obiekty są pozyskiwane od osób prywatnych na aukcjach bądź w antykwariatach, przekazują nam je sponsorzy lub darczyńcy. Tu mamy na przykład jeden z darów PKN Orlen dla naszego muzeum – autoportret Jacka Malczewskiego. W poprzednim odcinku naszego cyklu wspominaliśmy, że przez 200 lat istnienia Muzeum Mazowieckie w Płocku zgromadziło około 100 tysięcy obiektów. Przechowujemy je w magazynach, konserwujemy je, badamy ich pochodzenie. W ten sposób chronimy pamiątki naszej przeszłości przed zapomnieniem. Muzeum ma także inne bojowe zadanie. Jakie? Nim to zdradzimy, odpowiedzmy sobie na pytanie, jak różne mogą być muzea. Zgadliście. Najróżniejsze. Każdy z was może otworzyć własne muzeum i pokazywać, co mu w duszy gra. W Pekinie na przykład działa Muzeum Skarpetek. We Lwowie – słoniny. Gdzieś na świecie kiedyś powstało nawet Muzeum Tęsknoty. Są oczywiście te poważniejsze, często publiczne muzea. Jednodziałowe, na przykład Muzeum Sztuki, historyczne czy archeologiczne, lub wielodziałowe. Muzeum Mazowieckie w Płocku to właśnie muzeum wielodziałowe. Udostępnia zwiedzającym różne rodzaje obiektów. Bo udostępnianie to nasze kolejne zadanie, dlatego przychodząc do nas, zobaczycie wystawy historyczne, mundury, ryciny, mapy, dokumenty, broń, ale też obrazy i rzeźby, eksponaty artystyczne, secesyjne wnętrza, eksponaty numizmatyczne, czyli monety, archeologiczne, na przykład zrekonstruowany pochówek szkieletowy, eksponaty etnograficzne, choćby to zrekonstruowane wyobrażenie ludowego piekła, czy judaika. Pamiątki po płocczanach pochodzenia żydowskiego. Eksponaty są różnorodne. Dlatego w muzeum pracują specjaliści różnych działów. To właśnie oni gromadzą, badają i udostępniają nam
swoje skarby. Poznajmy ich. Nad wszystkim czuwa zaś dyrekcja. W roku 2021 Muzeum Mazowieckie w Płocku obchodzi dostojny jubileusz 200-lecia istnienia. Udało nam się w tym czasie zebrać 100 tysięcy obiektów z różnych dziedzin sztuki oraz regionaliów. W muzeum pracuje ponad 100 pracowników, którzy swoją wiedzę oddają muzeum, i dzięki temu nasze muzeum może się tak wspaniale rozwijać.